Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jest to pierwszy odcinek z nowej serii na moim kanale, która nosi tytuł Minecraft Mini Games. Jak sam tytuł wskazuje, będą to po prostu nagrania z mojej rozgrywki z tych gier. Będę prezentował wam nowe minigry i myślę, że wam się spodoba. Bez dłuższego zamulania, przejdźmy po prostu może do rozgrywki. Na wstępie chciałbym wam jeszcze przedstawić zasady minigry, którą w dzisiejszym odcinku będziemy grać, i nosi ona tytuł Castle Wars. Jest to najnowsza minigra na serwerze Craft Games. W grze uczestniczą dwie drużyny, czerwona i zielona. Celem rozgrywki jest zabicie króla drużyny przeciwnej. Każdy gracz ma 5 żyć oraz wybraną wcześniej klasę. Opis klas znajdziesz na naszym forum w dziale poradniki i początek gry. Gracze z rangą VIP lub Super VIP otrzymają lepsze przedmioty w ramach tej samej klasy. Chcesz zbudować mapę na ten tryb? Zajrzyj na nasze forum do działu mapy. Właśnie znajdujemy się w lobby tutaj tej gry. No i teraz wystarczy oczekiwać, aż arena uzupełni się na maksa, bo tutaj 27 na 40, po prawej mamy tabelę. Zdobywamy oczywiście na tym serwerze monety. Jest to arena 11, można zauważyć. No i teraz czekamy. Musimy chyba zagłosować tu na jakąś mapę. Wpisz Void, nazwa mapy, aby zagłosować na mapę. Wybierzmy sobie może... Castle. Wybierzmy Castle oraz drużynę czerwoną. Ten team już jest pełno, to zielony. Dobra, wybrałeś team zielony. Wybieramy sobie klasę. Klasę sobie wybierzemy. Jakie my tu mamy? Wojownik, obrońca, łucznik, alchemik, łucznik konny, barbarzyńca, wsparcie oraz rycerz. Myślę, że wybierzemy sobie wojownika. Arena już jest uzupełniona prawie w 100%. 3 sekundy, 2, 1. No i lecimy. Tu mam skrzynki, zbierzemy sobie jabłuszka i lecimy w bój. Widzę, że... Ale... Musimy poczekać 15 sekund, aby móc wrócić z powrotem do bitwy. W czasie gdy między naszą śmiercią a rozgrywką możemy zmienić sobie klasę. Umożliwia to nam ten Nether Star. To też chyba, no, wszystko pozabieramy, najważniejsze rzeczy. No i trzeba bronić. Może pokażę jeszcze, jak wygląda nasz król. Król znajduje się tutaj u samej góry tego naszego zamku. Jest nim villager. Ma on tutaj życie i tam po prawej w tabeli nasz villager ma 1000 życia, no a czerwonych już mniej. No, najprawdopodobniej został już zaatakowany. Spróbujmy zaatakować tam nasz villagera. Biegnijmy, może nam się uda. Jesteśmy, gonią nas chyba. Ale zaatakujmy go. Widać bronią, tu bronią. Atak. Dwóch jest. Aj. Zginęliśmy. Może spróbujemy teraz inną klasą, może łucznikiem. Wybrałem klasę łucznik. Ogólnie minigierka jest bardzo ciekawa. No co to? Oj, tu już widzę, że naokoło ktoś idzie. Dobra. Może łucznik to jakoś się skradniemy. Oj. Oj, tak to się kończy. Oj, nasz traci życie tutaj. Bije go. No, trzeba to obronić. Musiałbym go tutaj jakoś może zdjąć z tego łuku. Oj, żeby to się źle nie skończyło. Widzicie, za zabicie dostajemy monety, które liczą się do tych monet.
ogólnie do na serwerze monety. Ach, to było chyba nasz. Pija, my jesteśmy zieloni. Aha, okej, okej. Teraz wątpiłem przez chwilę, kim my jesteśmy. Dobra, lecimy teraz tu. I lecimy może zaatakować ich króla. Oj, uciekamy. Oczywiście my mamy inne wyposażenie. Dlatego też wolę uciekać, bo oni mają lepsze wyposażenie. Zostało mi jedno życie, a tutaj już... Ale nasz villager cały czas traci to życie. Nie jest zbyt fajne. Boję się, że możemy przegrać. Aha! Zastanawiam się jedna tylko rzecz. Co jeżeli upłynie ten czas, to chyba liczy się, któremu królowi zostaje więcej życia. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Mam jedno życie. No i tutaj to się źle skończy dla mnie. Straciłem wszystkie życie. Chociaż? Jeszcze? Aha, masz 15 sekund na pożegnanie się i przejrzenie bitwy. Znaczy, to jest chyba już koniec. Już więcej. Zabiłeś 2 graczy oraz zdobyłeś 4 monety. Nie jest najgorzej, jak na początek 2 zabitych. Myślę, że zagramy sobie jeszcze jedną arenkę, więc widzimy się na kolejnej arence. Dobra, jesteśmy już na kolejnej arenie. Tutaj wybierzemy sobie klasę. Weźmy może teraz obrońcę. I czerwony. A to chyba... A to losowo wybierzemy tu drużynę. Nawet, więc... Nie mam się czym martwić. Czy to są jakieś skrzynki? Chyba nie. Chociaż są liście. Wiecie co, weźmiemy sobie te liście i wychodzimy i idziemy walczyć. Te liście zrobimy, żeby może coś zbudować. Oj, teraz trucizny. Na ile? To zaraz się skończy. Tak prezentuje się klasa obrońca. Tutaj widzę, że ktoś ma lepszą klasę. No dobra, lecimy. Aha, to jest, nie jesteśmy zielony. Oj. Tu cofać się. Może te liście się teraz przydadzą. O. Spróbuję wyjść sobie tutaj na... A mi się życie chyba nie będzie regenerowało. Aj, tu strzelają do mnie. Bym musiał szybko... Oto widzę, że ktoś się pali, to jest... Ktoś z czerwonym, ale mam troszkę. Spróbujmy, to jest bardzo dobra, moim zdaniem, tutaj bardzo dobra klasa, to jest łucznik. Bo nawet chyba dużo ludzi używa właśnie tej klasy. No zobaczymy. Dobrze, nadajmy się tu może. Trafiłem. Ciężko będzie, bo są tu ruchome. Się ruszają to. To nie było mądre. Ani trochę. 15 sekund. Zostało mi jeszcze 3 życia. No ale... Słabiutko.
Nikogo jeszcze nie zabiłem. Widać, że bardzo dobre drużyny tutaj są. Ze względu na to, że no, bardzo mało życia zeszło jak na razie królom. Trzeba tutaj wsiąść się do ataku. Musimy go złapać, żeby nie zaszkodził naszemu królowi życie w żaden sposób. Właśnie próbuję uciec nam, ale to nie ja go zabiłem, ale jakoś dajemy radę, jakoś ich strzelam. Nic to nie dało. Zmieńmy może klasę teraz na wojownika. Wydaje mi się, że wojownik jest lepszą klasą niż obrońca. Może teraz pójdę do góry, obronić trochę króla. Jejku! To są jeszcze klasy. Łucznik konny to widziałem, jak wygląda, i tak samo widziałem wojownika. Wojownika, rycerza, o, rycerza. Rycerz też na koniu i jest okej. Okay. Pierwsze zabójstwo, czyżby? Ojeju. To jest mój. No nic, nie udało mi się go zabić. Nadal mam zabić 0. Jest ciężko, jest to bardzo trudny tryb. Ale jak ktoś umie się bić, a nie lami tak jak ja, no to będzie dla niego ten tryb banalny. Ale to jest chyba... To jest mój. Pomogę tutaj kolegom z drużyny. No, niestety. Skończyły nam się życia, no i... Atakują... Obydwu króli jest atakowany w tym momencie. No ale skończyło się. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej, nie zapomnijcie skomentować tego materiału, lajknąć, zostawić łapkę pod tym filmem. No i jeżeli się podoba i chcecie więcej, subskrybujcie. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Pa, pa!